Dzień dobry. Dzisiaj opowiem Państwu, jakie miałem koszty związane z budową paneli fotowoltaicznych oraz ile już zarobiłem, zaoszczędziłem w ciągu bodajże 18 miesięcy eksploatacji tej instalacji fotowoltaicznej oraz drugiej na ziemi. Tak więc zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu. Jako źródło danych odnośnie produkcji i zużycia prądu służy mi aplikacja firmy Fronius, dostarczona razem z całym systemem. Ona jest za darmo, zarówno w wersji normalnej, jak i premium. I jak mówiłem, od 18 miesięcy posiadam instalację fotowoltaiczną, ale w 2016 roku zaczęła ona działać dopiero od drugiej połowy sierpnia, dlatego mam tylko dane z tak naprawdę z czterech ostatnich miesięcy roku, miesięcy, które były miesiącami zimowymi. W 2017 rok mam pełną dokumentację. Tutaj widzimy, ile wynosi produkcja. Na przykład w czerwcu to jest 1172 kWh i zużycie bezpośrednie 304 kWh. No i w 2018 roku mam tylko produkcję z trzech pierwszych miesięcy. Dlatego też postanowiłem wziąć pod uwagę cały pełny rok 2017. Ponieważ okresy zimowe zarówno w 2016, jak i 2018 roku są okresami, gdzie produkcja fotowoltaiczna jest naprawdę dużo niższa. Jeżeli chodzi o koszty związane z budową takiej instalacji. Instalacja na dachu składa się z 38 paneli. Jej łączna moc, tych paneli łączna moc wynosi 9,5 kW. Inwektor to jest Fronius 8,2 kW. Koszt 42 tysiące złotych. Do tego należy doliczyć podatek VAT. W przypadku instalacji na dachu to jest 8%. Całkowity koszt tej instalacji wyniósł w moim przypadku 46 170 zł. Koszt za 1 kW panela jakby 4860 zł. W przypadku instalacji na gruncie to są 24 panele fotowoltaiczne, takie same jak w przypadku instalacji dachowej. Łączna moc 6 kW, inwektor w tym przypadku Fronius 5-kilowatowy, koszt 26 700 zł. VAT w przypadku instalacji na gruncie 23%. Całkowity koszt 32 841 i koszt za 1 kW panela 5 474 zł. Czyli no dość dużo wyższy niż w przypadku instalacji dachowej, ponieważ instalacja dachowa po pierwsze niższy VAT, a po drugie nie trzeba było budować specjalnej konstrukcji. Jeżeli chodzi o produkcję prądu w 2017 roku, to instalacja dachowa wyprodukowała dla mnie 8790 kWh. Z tego bezpośrednio zużyłem 22860 i przekazałem do sieci energetycznej 5930 kWh. Energia, która została przekazana do sieci energetycznej, zostanie mi zwrócona, ale zakład energetyczny pobiera 20% tej energii dla siebie. Jeżeli chodzi o instalację gruntową, wyprodukowałem 6030 kWh i całość została zużyta, skonsumowana od razu, czyli 6030 kWh, zero przekazane zostało do sieci energetycznych. Jeżeli kogoś interesuje procentowy udział, no to widzimy, że 30% energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację domową na dachu została od razu skonsumowana. Zarobek. Przyjąłem, tak jak sugerowaliście mi w opisach pod filmikami, że koszt 1 kWh prądu to jest 55 groszy.
oraz koszt odebranej mojego prądu z sieci energetycznej, to jest też 55 groszy pomniejszonych o te 20%, które zakład zabiera. W przypadku instalacji dachowej zaoszczędziłem 1573 zł na prądzie oraz 2609 zł na prądzie odkupionym, odebranym od zakładu energetycznego, co daje łącznie 4182 zł w roku 2017. Jeżeli chodzi o instalację gruntową, tutaj mamy 3317 zł niewydanych pieniędzy za prąd. Zwrot inwestycji. W przypadku instalacji dachowej koszt całkowity instalacji to jest 46 170 zł. Roczna oszczędność na prądzie 4182 zł, czyli inwestycja zwróci mi się po 11 latach. W przypadku instalacji na gruncie 32 841 zł koszt instalacji, 3317 zł zaoszczędzonych pieniędzy za energię elektryczną, inwestycja zwróci się po 10 latach. Myślę, że udało mi się to w sposób w miarę czytelny przedstawić. Jeżeli chodzi o firmę, która zrobiła mi tą instalację fotoelektryczną w obu przypadkach, to jest SunTrans. No i jak widzimy, na swojej stronie reklamują się, że koszt 1 kW instalacji to 4500 zł. Bardzo dziękuję za uwagę. Nie będę co miesiąc pokazywał moich zarobków, ponieważ wiadomo, że w okresie zimowym one będą bardzo niskie, w okresie letnim dość wysokie. Postaram się co roku takie krótkie podsumowanie zrobić. Do zobaczenia.